Witajcie, tu Dominik z OnTheBike.com. Dziś kilka słów na temat spinek do łańcucha. Temat był przeze mnie poruszany przy okazji filmów o łańcuchu, natomiast ilość pytań, jakie otrzymałem dotycząca samych spinek, skłoniła mnie do powiedzenia kilku słów wyłącznie o spinkach. Co to właściwie spinka? Czym jest spinka? Co to za zwierzątko? Jest to nic innego jak specjalnie przygotowane ogniwo, za pomocą którego możemy zapinać i rozpinać wielokrotnie łańcuch w naszym rowerze. Dawniej spinki były produkowane jako zwykłe ogniwo ze zdejmowaną jedną z blaszek, zapinane od zewnątrz specjalną zawleczką. Przykład takiego ogniwa, takiej zapinki widzicie w tej chwili na zdjęciu. Do dnia dzisiejszego takie spinki są używane na przykład w BMX-ach, w single speedach, wszędzie tam, gdzie mamy napęd z pojedynczą zębatką z tyłu. Tam one sprawdzają się doskonale i są używane do dnia dzisiejszego. Oczywiście w miarę rozwoju napędów, w miarę zwiększania się ilości biegów w rowerze, łańcuchy stawały się coraz węższe, ilość trybów w kasecie rosła, jednocześnie malała przestrzeń pomiędzy zębatkami kasety, co spowodowało, że tego typu spinki przestały mieć rację bytu. Zwyczajnie zawleczka umieszczona na zewnątrz takiego ogniwa przeszkadzała w poprawnym przechodzeniu łańcucha przez koronki kasety. Oczywiście inżynierowie firm nie pozostali w tej sytuacji bierni. Wymyślili typ spinek, jakie znamy do dzisiaj, jakie do dziś są najbardziej popularne i najczęściej używane. Jako pierwsza, zdaje się, wprowadziła je firma Licton. Później licencję od tej firmy zakupił Saks, z kolei od Saksa licencję zakupił SRAM. I na dzień dzisiejszy najbardziej popularnym typem spinek są takie spinki, jakie trzymam w tej chwili w ręku. Jak wygląda taka spinka? Jest to nic innego jak ogniwo podzielone dosłownie na pół. Są to dwie identyczne części. Jedna strona ogniwa zawierająca jeden pin, druga strona ogniwa też zawierająca pin. Oczywiście z odpowiednio nafrezowanym otworem z drugiej strony. I taką spinkę po złożeniu jej w całość stanowi ona ogniwo w łańcuchu naszego roweru. Takie spinki, ten typ spinek na dzień dzisiejszy jest najbardziej popularny. Widzicie w tej chwili na foto, że takie spinki ma w swojej ofercie praktycznie każdy producent. Ma je SRAM, ma je Viperman, ma je KMC, ma je Saks, ma je Taya. Praktycznie większość producentów używa tego typu spinek. One są wszystkie, różnice wizualne między nimi są bardzo minimalne. W zasadzie wszystkie opierają się na tej samej zasadzie budowy. Są do siebie bardzo, bardzo podobne. Są też ze sobą kompatybilne. Co to oznacza? Oznacza, że spinkę jednej firmy możemy zastosować w łańcuchu innej firmy. Oczywiście jak zwykle firma Shimano wyłamała się ze stosowania tego patentu. Firma Shimano jako potentat zaleca spinanie łańcucha wyłącznie swoim specjalnym pinem. No to już wybór indywidualny każdego rowerzysty. Oczywiście można stosować pin, ale równie dobrze można założyć do łańcucha Shimano tego typu zapinkę. Oczywiście może się okazać, że w przypadku montażu spinki jednej firmy na łańcuchu drugiej firmy nie będzie to szło bardzo gładko, będą pojawiały się pewne opory, ale gwarantuję, że na przykład łańcuch Shimano można bez problemu połączyć z spinką firmy SRAM, sprawdzone na łańcuchach ośmiorzędowych, dziewięciorzędowych, dziesięciorzędowych, na pewno się da. Teraz cecha charakterystyczna spinek. Jeśli będziecie chcieli zastosować ją w swoim łańcuchu, należy oczywiście zwrócić uwagę na ilość biegów, którą macie w swoim rowerze. W zależności od ilości biegów, jak już wiecie, zmienia się szerokość łańcucha, co z kolei wpływa też na szerokość samej spinki. Zastosowanie nieodpowiedniej będzie niestety kolidowało w naszym napędzie. Firma SRAM na przykład oznacza swoje spinki kolorami. Oczywiście na każdej spince znajduje się napis, do jakiej ilości biegów jest przeznaczona.
Srebrne spinki są do łańcuchów 7-8 biegowych, złota spinka jest przy dziewiątce, dziesiątki są bodajże czarną zapinane. Bez problemu kupując, zwróćcie uwagę, kupujcie spinki wyłącznie przeznaczone do łańcucha na taką ilość biegów, jaką macie w rowerze. Tyle może teorii na chwilę obecną. Przejdźmy do praktyki, jak to cudo zapiąć i rozpiąć w naszym rowerze. Jeszcze raz dwa słowa o spince. Jak widzicie, oczywiście dwa identyczne elementy. Blaszka zintegrowana z jednym ze sfożni. W sfożniu specjalne nacięcie na samym końcu. Ono ma za zadanie po umieszczeniu wewnątrz otworu przeciwległej strony spinki zatrzasnąć się ładnie w zakończeniu tego otworu. Sam otwór jest nacięty w taki sposób, aby tutaj przez nieco większą średnicę bez problemu przełożyć pin łańcucha i na końcu, jak widzicie, otwór się zwęża tak, aby pewnie złapać nacięcie wewnątrz tego pinu. Teraz jak zapiąć taką spinkę? Przygotowałem sobie tutaj dwa takie krótkie kawałeczki łańcucha, żeby Wam pokazać, że spinka jednej firmy może być kompatybilna z łańcuchem innej. Mam tu fragment łańcucha firmy SRAM, tu fragment łańcucha firmy Shimano, oba na 9 biegów. Spinka to typowy SRAM Powerlink, również do dziewiątki. Teraz jak to zapiąć? Oczywiście najwygodniej w rowerze ustawić sobie łańcuch do zapinania w taki sposób, aby miejsce zapinane było na dole roweru między tylną przerzutką a koronkami korby. Myślę, że widać to w tej chwili dobrze na grafice. Takie ułożenie jest najwygodniejsze ze względu na to, że możemy spokojnie manipulować łańcuchem. Ponieważ ogniwa naszej spinki są symetryczne, nie musimy się zastanawiać, czy będziemy montowali ją w tą czy w tą stronę. Nie ma to absolutnie żadnej różnicy. Jakbyśmy nie montowali, na pewno będzie dobrze. Jedynym wyjątkiem w tym przypadku jest spinka firmy Viperman, którą widzicie w tej chwili na zdjęciu. Jak widać, jedna z jej stron jest wypukła. I taką spinkę montujemy zawsze tą wypukłą stroną na zewnątrz łańcucha, czyli jeśli łańcuch montujemy na dole roweru, ta wypukła strona powinna znaleźć się również na dole. Chodzi tutaj o to, aby przechodząc przez zębatki korby oraz przez koronki kasety, ta wypukła część znajdowała się na zewnątrz łańcucha, a nie w środku w koronkach. Teraz jak zapinamy? Oczywiście końce łańcucha zakończone na wewnętrznej części ogniwa. Przekładamy spinkę przez jedną stronę, przekładamy drugą część przez drugą stronę. Tak przygotowane końce składamy razem, wkładając piny do wnętrza otworów. Mniej więcej w ten sposób spinka powinna nam się ładnie tutaj zejść. Jak widzicie, o. I teraz nie pozostaje nic innego jak pociągnięcie łańcucha za oba końce. Spinka została zapięta. Jak widzicie, połączyła się bez problemu, natomiast bardzo często zdarza się, że spinka stawia dość spory opór, tak jak mówiłem, zwłaszcza jeśli na przykład stosujecie spinkę na przykład SRAMA w przypadku łańcucha Shimano. Wtedy można sobie w dość prosty sposób pomóc, mianowicie ustawiamy łańcuch po założeniu spinki tak, aby spinka znalazła się w górnej części łańcucha między koronkami kasety a koronkami korby. Widać to w tej chwili na grafice. Upewniamy się, że jest dobrze złożona, że ogniwo ładnie nam się zeszło. Następnie zaciskamy hamulec tylnego koła i naciskamy lekko nogą na pedał, naciskamy na korbę, a z całą pewnością spinka zaskoczy. Teraz jak rozpiąć naszą spinkę? Oczywiście ustawiamy łańcuch podobnie jak w przypadku zapinania, najwygodniej zawsze zrobić to na dole roweru. Rozpinanie samej spinki nie jest rzeczą bardzo trudną. Ktoś zarzucał nam w jednym z filmików w komentarzach, że specjalnie wycięliśmy
moment rozpinania spinki, bo pewnie trwał zbyt długo. No, nic bardziej mylnego. Do rozpięcia spinki nie potrzeba żadnych specjalnych umiejętności. Jak rozpiąć samą spinkę? Ściskamy końce, jeden i drugi, i będziemy przesuwać ogniwa, obie strony tego ogniwa, obie strony zapinki w przeciwnych kierunkach. Teraz ważne jest, aby nie pomylić. Pchamy daną stronę ogniwa za tą część, gdzie zintegrowany jest fabrycznie pin. Czyli ta strona zapinki, będziemy popychać ją od tej strony w tym kierunku. Druga strona dokładnie przeciwnie. Tu mamy zintegrowany pin, a więc będziemy ją pchać tam w przeciwną stronę. Oczywiście chodzi o to, aby te piny po przeciwległej stronie przeskoczyły nam tutaj w tą większą część wycięcia. Ściskamy końce i popychamy. O właśnie. Spinka bez problemu się rozłączyła. Bardzo często zdarza się, że rozpinanie spinki nie idzie nam tak łatwo. W zasadzie nawet nie powinno przebiec tak łatwo. I trzeba sobie nieco pomóc. Co wtedy możemy zrobić? No nic bardziej prostego, jak oczywiście użyć jakichś szczypców. Najwygodniej byłoby zastosować tak wąskie szczypce, aby można było bez problemu włożyć je w ogniwa łańcucha. Takie szczypce można kupić jako specjalne narzędzie rowerowe, aczkolwiek wydawanie na nie pieniędzy wydaje się nieco bezsensowne. Jak więc sobie poradzić tym, co mamy w domu? Oczywiście mogą to być dowolne jakieś kombinerki, może takie szczypce jak te. Łapiemy sobie albo ogniwo, zaginamy i ściskamy delikatnie same sworznie. Widzicie, ogniwo bez problemu się rozeszło. Możemy też złapać je na zasadzie oparcia szczęk naszych szczypiec o same blaszki. Pamiętajcie, że oczywiście opieramy po stronie ze zintegrowanym pinem. Łapiemy sobie takie ogniwo na skos, opieramy jedną stronę tu, drugą stronę po przeciwnej stronie łańcucha. Ja mam tutaj, jak widzicie, od spodu. Ściskamy. Oczywiście trzeba to robić z wyczuciem. Dużo lepiej robi się to zwykłymi kombinerkami niż takimi szczypcami. Jak widzicie, też bez problemu się to nam rozpina. Oczywiście może zdarzyć się, że takie ogniwo będziemy musieli taką spinkę rozpiąć gdzieś, będąc gdzieś w trasie, będąc gdzieś na jakiejś wycieczce, gdzie nie zawsze wozimy ze sobą jakieś kombinerki i tego typu narzędzia. No, wtedy w zasadzie pozostaje już tylko i wyłącznie Wasza kreatywność, w jaki sposób to zrobicie. Nie jest to zadanie bardzo trudne, wystarczy cokolwiek przełożyć przez za sworzniami po obu stronach spinki, czyli tu i tu, i ściskać spinkę z dwóch stron, tak aby się nam rozpięła. No, ja robiłem to już na przeróżne sposoby. No, można użyć na przykład kawałka drutu, można użyć czegokolwiek, dosłownie nawet sznurowadła z buta. Spróbujmy to zrobić. Przekładamy kawałek drutu, zawijamy dookoła, tak aby można było pociągnąć za oba końce. Nie jest to proste, wbrew pozorom. Oczywiście najwygodniej byłoby teraz jeszcze ścisnąć końce. O właśnie, i pociągając za dwie strony drutu, spinka już się rozpięła. Teraz trzeba ją tylko rozłożyć. O, widać doskonale, że łańcuch się rozłączył. Nie ma w tym nic trudnego, nie ma żadnej magii. Warto popróbować najpierw w domu i z całą pewnością przekonacie się, że stosowanie spinki jest bardzo wygodne i bardzo proste. Ważna uwaga, no spinka oczywiście po iluś rozpięciach i zapięciach
nam się zużyje. Jeżeli będzie się już rozpinać bardzo luźno, nie będzie już żadnego problemu z rozpinaniem spinki w palcach. Ewidentnie taka spinka nadaje się do wymiany i warto, kupując spinkę, wziąć od razu dwie sztuki. Warto taką spinkę wozić na zapas ze sobą. W zasadzie nic nie waży, a w przypadku, gdyby zdarzyło się uszkodzenie spinki, bez problemu wymienicie ją w trasie na nową. Wiele osób zarzuca spinkom to, że bardzo łatwo ulegają uszkodzeniu. Być może jest to fakt, natomiast wynika to najczęściej z tego, że po prostu spinki są albo zużyte, albo są niewłaściwie zapięte i tutaj leży główny problem. Nie upatrywałbym głównej przyczyny zrywania spinek w samej ich budowie i w samej ich zasadzie działania. W zasadzie poprawnie zapięta spinka, dobrana odpowiednio do naszego łańcucha, ma wytrzymałość zbliżoną do pozostałych ogniw w łańcuchu, a z pewnością stosowanie jej znacząco wydłuży działanie łańcucha, czas jego działania w stosunku do każdorazowego rozkuwania na którymś spinu w celu na przykład dokładnego wymycia łańcucha. Mam nadzieję, że po tym krótkim wyjaśnieniu stosowanie spinki stanie się proste jak sznurek w kieszeni i każdy z Was będzie bez problemu mógł taką spinkę zapiąć i rozpiąć w swoim rowerze. Pozdrawiam, życzę powodzenia w serwisie i do zobaczenia kolejnym razem.